Stylowa kolejna Agnieszkowa. Słuchajcie, dzisiaj było bardzo bez, że tak powiem, wyobraźni, bez przemyślenia. I co ja na sobie mam? Futrzaka takiego w jasnym, cieplejszym brązie. To jest futrzak jeszcze z Shein'a. Taki, widzicie, tutaj się nieładnie odwija teraz, bo go jakoś tak dziwnie ułożyłam. No ale umówmy się, że nie jest to jakaś powalająca też jakość, nie? Więc powiedzmy, tak stwierdziłam, że do butów mi siądzie, więc go założyłam. Taki, widzicie, z kołnierzem, trochę dłuższy. Tutaj sobie zmoczyłam, bo byłam w łazience i ręką ciapnęłam. Także to mam na wierzchu. Pod spodem mam sweter z Zary. Ten taki popularny w paski, który był chyba w zeszłym roku bardzo wszędzie. Były właśnie takie dwa modele, które wszędzie się pojawiały. Ja nieświadoma tego kupiłam go, ale spoko, mi to nie robi różnicy, że ktoś nosi to, co ja mam tu gdzieś, bo każdy nosi inaczej, nie? No, do tego mam jeansy szare, no właśnie, i to jest takie zestawienie, ten beż z tą szarością, bardzo, powiedziałabym, zastanawiające dla mnie, nie do końca je lubię, ale akurat, wiecie, były na wierzchu, tak najbardziej na wierzchu, więc ja ma dobrać, już założę. To są te Stovepipe, ten model, który bardzo lubię, z taką prostą nogawką, nawet ona jest lekko dzwonkowa na dole, taka przed kostkę, i do tego mam Emu. Wy mnie rzadko w sumie widzicie w Emu, a ja non-stop praktycznie w nich chodzę. No ale rzadko jak gdzieś jeszcze coś kręcić, to rzadziej je zakładam niż na przykład w tamtym roku. To jest taki model, który jest lekko ścięty i one miały jeszcze futrzaną kokardkę z tyłu. Ja je kupiłam tam też 3 lata temu, myślę, ale tę kokardkę po prostu usunęłam i chodzę w nich tak, bo te kokardki czy jakieś guziczki przy Emu, Agach, to są obleśne dla mnie. I moja Nera z Michaela Korsa, ta, którą noszę często gęsto na zmianę z czarną, to jest wygodna torebka po prostu. I jeszcze mam zegarek G-Shock, ten, który też zwykle noszę. Także to jest mój look na dziś. Pokażę wam jeszcze sweter, może sam, jak wygląda. No taki, wiecie, to generalnie ma tylko sobie wystawać, że tutaj coś, że jakby jest jakiś mocniejszy kolor, bo samo to zestawienie jest takie muted bardzo, czyli takie stonowane, takie przygaszone, nie? Zarówno ten futrzak, jak i ta szarość, ta torebka, ona też jest taka beżowo-szara, buty, i chciałam, żeby coś tutaj było takiego ostrzejszego, no to paski granatowe na takim ekri tle. Także pokazuję wam teraz sweter. No to taki fason, słuchajcie. Jest trochę pomięty, bo go wydarłam z szafy. Był złożony. Był tutaj z rozcięciem, szerszy, nie jakiś bardzo długi. Właśnie w takie granatowe paski z obniżoną linią ramion. No, wygląda trochę jak przez gardła, ale słuchajcie, ma mnie grzać, w sensie to nie jest, dzisiaj, że tak powiem, nie stylizowałam się, ja dzisiaj nawet makijażu nie mam w ogóle, totalnie, tylko po prostu się ubrałam, także już wam mówiłam na ten temat, że ja nie lubię tego określenia stylizacja, bo to mi się kojarzy, że ktoś się ubierze i mówi, że to stylizacja, no ja się dzisiaj ubrałam po prostu, tak jak się ubrałam, więc tak jak zawsze wam pokazuję, wiem, że chcecie, wiem, że to lubicie, takie właśnie prostsze zestawienia codzienne. No to był mój look na dziś. I witam was w kolejnej stylówie, czyli co dzisiaj Agnieszka ma na sobie. Nie mam ukrycia wierzchniego przy sobie, bo zostawiłam je po prostu w aucie, ale jeżeli nie zapomnę, to dogram. Mówię jeżeli, bo ostatnio miałam dograć i zapomniałam. Generalnie do tego, co mam na sobie, mam po prostu tego czarnego futrzaka z House'a, który jest cudowny, wspaniały i kocham go. I przy moim założeniu, o którym wam mówiłam, nie kupować, czy tam później sobie zmodyfikowałam, że jedną rzecz w miesiącu, no to był strzał w dziesiątkę, zostawienie sobie tego futrzaka, także od razu mówię, że nie żałuję. Natomiast dogram, jeżeli nie zapomnę, do tego, co mam na sobie. Fajnie się to komponuje, od razu wam mogę powiedzieć, a to, co mam tak, żeby pośmigać, jestem tutaj w galerii, będę dla was zaraz kręcić, miałam iść w ogóle dzisiaj kręcić nową kolekcję Zary i to też się oczywiście pojawi, ale weszłam do Reserved, bo muszę wam coś powiedzieć. Słuchajcie, kupiłam ten płaszcz, ten trench granatowy, ale miałam tak zarąbiste wyrzuty sumienia,
może to i dobrze. I zaczęłam się mindfuckować, jak bardzo jest mi niepotrzebny i go dzisiaj po prostu zwróciłam. No i tak szłam przez Research i zobaczyłam, o, jakieś takie ciekawe rzeczy. I jesteśmy w Research w Bonarce, więc tak jakby dużo tutaj jest, nie? No i stwierdziłam, że coś wam tam nakręcę, ale to zobaczycie pewnie najpierw przed tym filmem ze stylówami. Natomiast słuchajcie, co ja mam na sobie? Wreszcie przejdźmy do tego. Tak, pod spodem mam top z Bonprix, taki szary, lekko melanżowy, no taki w takim kolorze jak ten kardigan na wierzchu. Taki po prostu na szerszych ramionczkach. Mam szyję czerwoną, bo miałam torebkę na skos i mi tutaj się wżarło wszystko, w sensie wgniotło. Także taki top, żeby, widzicie, tu jest głęboki dekolt, więc żeby coś tutaj było, nie? Nie będziemy świecić cycem. I tak, to co mam na wierzchu to jest taki luźny, fajny, cudowny kardigan. Słuchajcie, ja w ogóle dzisiaj miałam inny plan, inaczej się ubrać. Tak sobie popatrzyłam, wisiała marynarka, jedna z moich ukochanych marynarek i tak pomyślałam, kurde, ubiorę tę marynarkę, po czym jakoś tak sięgnęłam i zamiast marynarki wyciągnęłam ten sweter i tak jak ja lubię ten kardigan, to jego dzisiaj zakładam. No i to jest kardigan wełna z kaszmirem, o ile dobrze pamiętam, a może jakaś trochę inna mieszanka. W brzuchu mi burczy, w sumie śniadania dzisiaj nie jadłam, także jakbyście słyszały, to sorry. Ale na pewno z wełną, właśnie z Massimo Dutti, chyba sprzed roku to była kolekcja jesienna, o ile dobrze pamiętam. I mam dwa takie kardigany, jeden w beżu, drugi właśnie w takim melanżowym, ciemnym, szarym. Uwielbiam po prostu. To jest taki długi, luźny kardigan, tutaj mamy czarne guziki, on ma rozcięcia z boku, tutaj jesteśmy w Research, więc mogę wam pokazać, jak to tam ewentualnie wygląda z boku. Czy tam z tyłu, o, jakiś paproch mi się przyczepił, widzę. No w każdym razie taki fajny, dłuższy, bardzo komfortowy, wszystko mi zasłania, co jest na plus, bo założyłam dzisiaj spodnie, które są lekko na mnie przyciasnawe i mi się tu wrzynają, tak troszeczkę, więc no nie widać tego po prostu. A jeżeli chodzi o spodnie, to są to też właśnie takie szaro-czarno, spranym vibe. Jestem taka znowu muted, taka przygaszona w takich szaro-spranych kolorach. Rurki z Zary, z jakiejś zimowej kolekcji sprzed kilku lat. Bardzo, bardzo fajne. Takie trochę grubsze i powiedziałabym, że ciepłe dość. Tak. I jako, że dzisiaj jest wysoka temperatura, jak na to, co ostatnio jest oczywiście, czyli 5 stopni, to stwierdziłam, że wreszcie założę trochę lżejsze buty i nawet niech mi te kostki wystają, bo ja i tak jeżdżę autem, więc przy 5 stopniach, jak sobie tam przejdę do samochodu i tak dalej, może nie umrę. I założyłam sneakery takie ciężkie. Ja wiem, że dla niektórych to jest kicz, ale jak ja je zakładam, to po prostu czuję ten vibe. Takie całe z cyrkonii od Karla Lagerfelda. Pamiętam, że były takie dwa modele też z 3 lata temu, myślę. Je kupiłam, coś takiego. One są właśnie takie czarne, całe w cyrkonie i mają takie nadmuchane podeszwy, lekko prześwitujące. Uwielbiam te buty, po prostu są tak hiper wygodne i chodzi się w nich jak na chmurce. Cudne są. Także Agnieszka dzisiaj lżejsze buty założyła, aczkolwiek to jest też zimowa kolekcja, więc one nie są takimi cienkimi sneakerkami, tylko one są ciepłe, nie? Tam, gdzie oczywiście są na nodze. I do tego mam jeszcze tak, żeby było, wiecie, akcent może nie tyle na buty, no ale tak, żeby wszystko było takie zgaszone, przytłumione, bo tak chciałam po prostu dzisiaj. Oprócz butów to torebka worek z serii Signature, też od Karla Lagerfelda. Bardzo lubię te torebki, mam 3 kolory i wszystkie uwielbiam po prostu, ale czarną chyba najczęściej noszę. W środku oczywiście woda, widać zakrętkę. I tutaj, żeby coś nie było tak za goło pod szyją, to założyłam sobie dwie rzeczy. Założyłam sobie żmijkę czarną z Kulka Design, to się chyba nazywa, taka polska marka, taka żmijeczka czarna i mi się zaplątała właśnie. I jeszcze mam łańcuch, taki gunpowder kolor ciemny, ale to nie jest żadna biżuteria, to jest po prostu z takiego starego kapelusza z Shein, który no, gdzieś był tam wygnieciony w szafie i stwierdziłam, że ja i tak przecież nie założę takiego kapelusza, ma taki fajny łańcuch. Ściągnęłam łańcuch, mieści mi się przez głowę, więc go noszę po prostu jako naszyjnik. Okulary, jako że dzisiaj mocno świeci słońce, jechałam okulary do góry, jak weszłam do galerii. To są te, które zwykle noszę z Love Moschino. Takie, wiecie, też ciemniejsze i one akurat mają jakiś tam napis, literki Moschino kolorowe, ale wydaje mi się, że to, ja tego nie widzę może tak, więc mi się nie rzuca w oczy. I jeszcze zegarek Baby G, też z Zalando, też taki jakiś kilkuletni, ale uwielbiam, słuchajcie, oglądałam ostatnio
oglądam właściwie film i patrzę, a tam apokalipsa, tak, ja lubię apokaliptyczne filmy, w sensie takie zombie, wampiry i tym podobne rzeczy. Patrzę, a tam jeden z bohaterów właśnie zasuwa z jakimś G-Shockiem czy z czymś, więc to są zegarki na apokalipsę. Także no, tak wygląda mi, to jest mój dzisiejszy look. Na ustach mam zrobione tak bardziej na zasadzie tintu Mer z Maka. Odcień pomadki, no bo jesteśmy w projekcie zero cały czas i używam, rzeczywiście to niesamowicie, powiem wam, mobilizuje do zużywania kosmetyków w taki pozytywny sposób. Także to jest mój look, że tak powiem, do tego jeszcze ten futrzak, no i heja, fajnie się czuję, dobrze się czuję, po prostu tak jak jestem dzisiaj wystrojona. Także mam nadzieję, że wam też się podoba. I jesteśmy w kolejnej stylówie. Słuchajcie, ja wam cały czas mówię o tym futrzaku, że tak, ja go zakładam na coś tam, ale pokazuję wam się tylko z tymi rzeczami pod spodem, więc noszę go, a go nie widzicie i dzisiaj go ze sobą wzięłam po prostu, żeby wam pokazać. I tak, mój dzisiejszy zestaw jest hiper prosty, hiper wygodny i założyłam sweter, który ja noszę raz do roku, w sensie minimum raz do roku, ale zawsze wypada raz do roku i to jest taki mój rytuał, taki neonowy sweter, ale to zaraz wam pokażę. No na początek, tak jak mówię, futrzaczek z House'a, kocham go, naprawdę go kocham, bo kochałam go strasznie, na pewno wyląduje w ulubieńcach szafy tego miesiąca. To jest fajny, ma bardzo fajny fason, ja go noszę zwykle rozpięty po prostu, nie w ten sposób, ale to jest ten taki dwurzędowy. Jak chcecie zobaczyć, jak on tam dokładniej wygląda, to możecie sobie zobaczyć właśnie ostatnie mierzymy takie domowe z House'a, które na kanale gdzieś tam niedawno było. Także ten futrzak, on jest taki za pupę, no taki idealny po prostu. Moja torebka, nerka z Michaela Korsa, standard, nie? Wiadomo, jak Agnieszka najczęściej nosi torebki, to nosi właśnie nerki z Korsa, dwie, które uwielbia najbardziej. Na dole mam jeginsy z Zary, też chyba, nawet nie wiem, czy w którejś z tych stylów teraz w tym filmie już ich nie miałam, albo w poprzednim filmie. To są jeginsy, po prostu takie materiałowe rurki, grubsze, elastyczne, bardzo wygodne, z wysokim stanem, one mi też do wielu rzeczy pasują i lubię nosić do tych butów. No i właśnie, jeżeli chodzi o buty, to są Vagabond Cosmo 2.0, czyli też moje ulubione buty zimowe, tak naprawdę, jedne z moich ulubionych. A jeżeli chodzi o kozaki, no to ulubione takie masywne właśnie na grubszych podeszwach z lekko luźną cholewką i można je kupić cały czas, słuchajcie, nie wiem czy z pełną rozmiarówkę, ale tak jak zawsze w tych filmach podlinkuję wam te rzeczy, które jesteście ewentualnie w stanie dostać. Także to jest, że tak powiem, wierzch. Pod spodem jest sweter z Shein, który ma lat 5 albo 6 i ja go totalnie, totalnie uwielbiam i on jest bardzo fajnej jakości, także ściągam te rzeczy z wierzchu i pokażę wam sweter. I sweter sam w sobie prezentuje się tak. No, jak widzicie, to jest taki luźniejszy, większy sweter. Ja go uwielbiam, nie wiem dlaczego mam do niego taką słabość. On w ogóle jest Shina, no wiadomo jaka tam jest jakość, ale on jest jakoś wyjątkowo, wyjątkowo wytrzymały. W ogóle też miał, pamiętam, fajny skład, bo tam było z 40 chyba procent wiskozy w nim. Także taki sweter z obniżoną linią ramion, no daje po oczach, ja wiem, ale ja bardzo lubię neony. Bardzo lubię, niezależnie czy są modne, czy nie. Jest taki dłuższy, za pupę. Tutaj z przodu też zasłania wszystko, co ma zasłaniać. Także to jest mój, że tak powiem, spodzik dzisiaj. Nie mam żadnego zegarka. O, mam gumkę do włosów, jakby mi się gorąco zrobiło. Kluczyki mam od Ani Kruk i to też założone tylko tutaj. Nie mam tych w pierwszych dziurkach, bo jakoś tak wyciągnęłam, żeby nakręcić jakiś film i tak zostały. Widzę, że mam coś czarnego na czole. Usmarowane czoło na czarno, ale możliwe, że się dotknęłam po prostu ręką, bo dzisiaj nalewałam sobie płyn do spryskiwaczy w aucie i po prostu miałam brudne ręce, możliwe, że dotknęłam, no ale trudno. Także to jest mój dzisiejszy look. Mam nadzieję, że się wam podoba i napiszcie mi, czy nosicie neony, bo kiedyś była faza straszna, był trend, moda i tak dalej. Potem to oczywiście, no jak każdy trend się zmieniło, ale to jest jedna z takich rzeczy, które określają jakby mój Agnieszkę, Agnieszkowe, o, może tak. Także zapraszam was na kolejny look.
I kolejna stylowa, słuchajcie, trochę w nietypowym miejscu, coś tu szumi, jestem na siłowni właśnie, aha, suszarki do rąk. Właśnie przyszłam na siłownię i stwierdziłam, że nagram wam, w co się ubrałam. W ogóle dzisiaj jest super dzień, bo dzisiaj jest rada w szkole i są lekcje skrócone. I tak generalnie wiedziałam o tym, ale nie wpadłam na to, że jak mój mąż ma na drugą lekcję, to będzie wcześniej ta druga lekcja. I zbieraliśmy się w ciągu 10 minut. Więc mój zestaw na szybko jest bardzo, bardzo stylowy. Słuchajcie, mam płaszcz z Bershki, taki z, chyba z zeszłego roku, jasny, dłuższy, wiązany, zapinany na tak podwójnie, dwurzędowo. Zarzuciłam na siebie chustkę kaszmirową, to jest Answer Lab, która po prostu ma być ciepła na szyję. Szczerze nie mam nic takiego w beżu, żeby mi pasowało i stwierdziłam, że no lepiej niż czarna to już ta, tak tylko żeby mi, że tak powiem, pasowała. No więc właśnie, płaszcz, ta chustka, bluza z Reserved, już widzę, że ona jest coraz bardziej wysłużona, bo już się tak dosyć faluje pod szyją, już ją mam dosyć długo i często ją też noszę. To jest ta bluza, którą często zakładam, taka wiecie, z rozcięciem większa. Do tego mam spodnie z Sinseya, te z przeszyciem przez środek, mam fity takie krótsze też i buty Zign, bodajże, o ile dobrze pamiętam, to jest marka własna, Zalando, takie widzicie, sztybletowe, cięższe. Nie mam torebki, bo wzięłam tylko torbę taką szmacianą z rzeczami na siłownię, także to jest mój look. Pokażę wam jeszcze, chociaż pokazywałam tą bluzę 100 tysięcy razy, ale pokażę wam ją jeszcze tak solo może. Tak wygląda. Jest godzina 8 rano, 8:01 w sumie i jestem niedobudzona, nie zdążyłam się napić wody nawet i co najlepsze, to tutaj w automacie są tylko jakieś syfy do picia, takie wiecie, typowo siłowniane. Była woda, ale się skończyła, także bluzę wam jeszcze pokazuję. No tak wyglądam, to nie chodzi o to, żeby wyglądać hiper. Pokazuję wam, w co się ubieram, no to pokazuję wam też to. I jaki jest mój taki trik na super szybkie wyjście z domu, żeby wszystko było w miarę w jednej tonacji. Jak ciemne, to ciemne, jak jasne, to jasne. No to właśnie tak macie buty, spodnie, bluzę i do tego płaszcz. I że tak powiem, jest taka skomponowana, a tak naprawdę nieskomponowana szybka stylizacja. Więc mimo, że ja mam dużo rzeczy, to mam szafę kapsułową, słuchajcie. Także tak wam szybko pokazałam, a teraz się przebieram i idę sobie poćwiczyć. Kolejny dzień i kolejny outficik. Zabijcie mnie. Kupiłam tego futrzaka z Reserved. I ja wiem, że teraz będzie dużo westchnięć, dezaprobaty od niektórych osób, ale powiem wam tak, no trudno, nie wytrwam w postanowieniu. Czy wytrwałam? Nie wytrwałam. Czy jest mi przykro? Nie jest mi przykro, bo coś, że tak powiem, drgnęło. Na pewno nie robię takich wielkich zakupów, jak robiłam zazwyczaj, nie? Ale to futerko, że tak powiem, kupiłam i myślałam sobie, że może będzie tak jak z tym trenchem z Reserved, że właśnie, wiecie, kupiłam i wywoływał ten trench we mnie straszne wyrzuty sumienia i tak jakby wisiał, patrzyłam się na niego i mi było przed sobą wstyd. I stwierdziłam, że jeżeli będzie tak samo z tym futrem, to je po prostu oddam. Ale nie, tak się nie wydarzyło, więc zostało ze mną, po prostu ze mną zostało. I tu mam jeszcze coś, co też kupiłam, także mój bilans na ten miesiąc niestety jest to 4 rzeczy. I mam nadzieję, że to się już do końca miesiąca nie zmieni. No dużo dni do tego końca miesiąca nie zostało. Miało być na początku 0, potem mówiłam, że w sensie takie moje założenie, że 0, później, że 1. No ale nie wytrwałam w tym postanowieniu. Czy to znaczy, że porzucam moje postanowienie niekupowania? Nie. To znaczy, że poległam, ale to nie znaczy, że nie będę się dalej starać. Więc tak, tutaj właśnie jest ten futrzaczek. Jedna z was napisała w komentarzu, że on wygląda jak pióra orła. Ej, i coś w tym jest rzeczywiście. Ja nie wiedziałam, z czym to mi się tak do końca kojarzy, ale właśnie rzeczywiście to się kojarzy z takim upierzeniem orła, sokoła, coś takiego, więc dzisiaj ze mną ten płaszcz wyszedł z domu, właściwie ten futrzak. Nerka, korsa, tutaj nie będę się powtarzać, to jest ta nerka, którą noszę bardzo często. Spodnie, które mam na sobie, to są The Drit Flare, o ile dobrze pamiętam, z Zary. Wydaje mi się, że to też jest właśnie fason The Drit Flare. Pierwsze chyba, które miałam, takie strzępione na dole. No, z Zary, z którejś tam kolekcji, takie niebieskie po prostu dżinsy. A jeżeli chodzi o buty, to są to kowbojki z Answer, które są ze mną już sporo lat. Też wam je czasami pokazuję.
Nie chodzę w nich może tak bardzo często, ale lubię. To są w ogóle skórzane kowbojki, które kupiłam za 200 zł. Uwaga. Tak, parę lat temu tyle kosztowały, za tyle można było kupić skórzane buty, które trzymają się do tej pory. Jedyne co, to chyba w nich fleki raz wymieniałam i tyle. Także to jest to, co jest na wierzchu, a teraz wam pokażę to, co mam pod spodem. A pod spodem mam coś, co też nie wywołało we mnie wyrzutów sumienia, że sobie to kupiłam. I słuchajcie, to jest ta koszulka taka z wełną z Zary. Jak teraz chyba pierwsza część wyprzedażowa była i właśnie ją mierzyłam, to stwierdziłam, że ją sobie kupię. Po prostu, bo ona jest taka totalnie moja i fajnie się w niej bardzo czuję. Ona jest takiej złamanej bieli, właśnie tutaj mamy sporo wełny, chyba jakąś wiskozę, coś takiego. I ona dla mnie jest taką fajną bazą właśnie pod futrzaki, pod różne okrycia wierzchnie, ale też będzie fajna tak solo na wiosnę do jakichś jeansów, choćby tak jak jestem teraz, czy do jakichś jaśniejszych spodni, czy ciemniejszych. No po prostu jest spoko. Ona lekko gryzie przez tą wełnę, ale to jest takie gryzienie, że mi nie przeszkadza po prostu. Także to jest mój całościowy look na dziś. Thank you.